Wyjazd w wysokie góry jest zalecany dla uczulonych na kurz. Czy to mit? Uczulenie na kurz to tak naprawdę uczulenie na białka roztoczy kurzu domowego, czyli drobnych pajęczaków, które żyją w naszych mieszkaniach, a zwłaszcza w naszych łóżkach. Rzeczywiście, na dużych wysokościach populacja roztoczy jest mniejsza i obserwuje się lepsze samopoczucie osób uczulonych na roztoczy. Należy jednak pamiętać, że w drewnianych domkach letniskowych czy schroniskach znajduje się duża ilość roztoczy magazynowych, co może nasilać objawy. Chcesz dowiedzieć się więcej o alergii na roztocze? Zapraszam do oglądania. Roztocze krążą wokół nas, a wokół roztoczy krąży wiele mitów. Nazywam się Andrzej Omernik i jestem lekarzem alergologiem. I zaraz się z nimi rozprawię. Uwaga, niektóre fakty mogą Cię zaskoczyć. Przyjrzyjmy się popularnym twierdzeniom z sieci na temat alergii na roztocze. Fakt. Roztocze to mikroskopijne pajęczaki. Żywią się głównie ludzkim naskórkiem. Sama ich obecność nie jest groźna dla człowieka, lecz wydalane przez nie odchody i inne wydzieliny są alergenami i mogą powodować objawy u osób uczulonych. Gromadzą się w pościeli, materacach, tapicerowanych meblach, wykładzinach, pluszakach, ubraniach czy zasłonach. Mit. W przypadku alergii na roztocze kurzu domowego chory może być uczulony na różne białka pochodzące z roztoczy. Do głównych alergenów należy białko DRP1, DRP2 i DRP23. Choć większość chorych jest uczulonych na więcej niż jedno białko roztoczy, około 4-6% pacjentów jest uczulonych wyłącznie na białko DRP23. Niestety, jego zawartość po czynnikach do testów skórnych jest ograniczona, co zmniejsza wykrywalność. Dlatego nowoczesne metody wykrywania uczulenia są oparte na diagnostyce molekularnej. Tylko ona jest w stanie precyzyjnie określić profil uczuleniowy w stosunku do konkretnych białek roztoczy kurzu domowego. Mit. Nieleczona alergia może prowadzić do poważnych powikłań, zapalenia zatok czy też astmy. Pierwszym objawem astmy może być nagły i silny napad duszności oraz ciężkiego i świszczącego oddechu, który może nawet zagrażać życiu. Fakt. Nasilenie objawów alergii zależy nie tylko od wysokiego stężenia alergenu, ale także od infekcji, palenia papierosów, zanieczyszczonego powietrza czy nagłych i gwałtownych zmian temperatur. Nawet w najlepiej wysprzątanym mieszkaniu roztocze są obecne, dlatego tak ważne jest odpowiednie leczenie, w tym odczulanie, które powinno być prowadzone u każdego chorego, który nie ma do niego przeciwwskazań. Mit. Roztocze są najbardziej aktywne w lecie, jednak w okresie jesiennym i zimowym są najbardziej uciążliwe dla alergii. Wszystko to za sprawą kurzu unoszącego się w niewentylowanych, zamkniętych pomieszczeniach podczas okresu grzewczego. Ponadto w naszych łóżkach, gdzie spędzamy dużą część doby, mają one idealną wilgotność i temperaturę do namnażania. Mit. Leczenie farmakologiczne hamuje procesy zapalne i zmniejsza objawy alergii, ale zwłaszcza w alergicznym nieżycie nosa, a także wspomagająco u chorych na astmę, powinno być oparte na odczulaniu, czyli immunoterapii. Jest to jedyna metoda, której efekty utrzymują się także po zakończeniu tej formy terapii. Fakt, i w minimum 60 stopniach. Nie należy zapomnieć o kołdrze i poduszkach, które także należy prać w tej temperaturze minimum raz w miesiącu. Warto stosować wymienny materac, latem suszony na słońcu, zimą mrożony na zewnątrz, a także pokrowiec z tzw. tkanin barierowych, czyli nieprzepuszczających alergenów roztoczy. Fakt. Ścieranie kurzu na sucho powoduje rozprzestrzenienie go w powietrzu, a co za tym idzie, większe narażenie na alergen. Mit. Choroby alergiczne wywołane uczuleniem na roztocze kurzu domowego nie tylko obniżają jakość życia, ale jak w przypadku astmy, mogą mu bezpośrednio zagrażać. W przypadku nagłych objawów zwykle wystarczą leki przepisane przez alergologa. Jeśli jednak wystąpią poważne objawy, takie jak duszności, obrzęki czy utrata przytomności, należy zawsze wezwać pogotowie ratunkowe. Pamiętajmy o dbaniu o czystość w naszych mieszkaniach, regularnym praniu pościeli oraz wietrzeniu pomieszczeń. Nawyki te są bardzo ważne,
Jednak jeśli wystąpią objawy alergii na roztocze, skontaktuj się z alergologiem, który dzięki nowoczesnej diagnostyce i leczeniu pomoże Ci w komfortowym i zdrowym życiu.